Co mam w domu z OZE? Ta lista nie będzie krótka. Historycznie 18 lat temu dojrzałem do tego, żeby przejść z gazu płynnego w zbiorniku na pompę ciepła. Wtedy, kiedy pojechałem po raz pierwszy do dzisiaj globalnej firmy i poprosiłem o sprowadzenie pompy ciepła z Niemiec, postukali się w głowę. Ja im na to powiedziałem, że to przecież nie ma najmniejszego problemu, mogą z Niemiec sprowadzić tą paletę z tym dziwnym urządzeniem. Zamontowali, ruszyła, kręci się do dziś. Jak już zobaczyłem, że pompa ciepła jest idealnym takim narzędziem do oszczędzania pieniędzy, później zacząłem sobie w Excelu wrzucać, co jest dla mnie następnym dużym wydatkiem energetycznym i wyszło na to, że ciepła woda użytkowa. No bo w takiej klasycznej rodzinie 2 plus 2 to tak naprawdę właściwie ciągle się ktoś kąpie, tak, coś trzeba z tym robić, więc następnym etapem były solary. Takie zwykłe solary, które Państwo czasem widzicie, takie tafle gdzieś tam na dachu zamocowane, które w moim przypadku powodują, że od marca do listopada mam ciepłą wodę za darmo, to jest więcej niż pół roku i gorąco polecam, niezależnie od tego, co Państwu ktoś będzie opowiadał. Ja jestem kilkunastoletnim doświadczeniem pokazującym, że to się zwyczajnie opłaca, to jest fajne, to jest bezobsługowe. Po 16 latach wymieniłem te solary na następne, nowe, tylko i wyłącznie dlatego, że gmina dawała dotację 50%, więc po prostu się na nią zapisałem, wymieniłem. Te poprzednie solary zdjąłem, czekają na swojego nowego użytkownika, prawdopodobnie w tym roku zostaną zamontowane u nowego właściciela. Już jak się pojawiła ciepła woda, już jak mogłem sobie ogrzewać dom za jakieś takie minimalne koszty, a okazało się, że moim dużym problemem albo dużą pozycją w kosztach jest energia elektryczna. I to jest coś, co pewnie zobaczycie Państwo w przybitkach, czyli to są panele fotowoltaiczne, które produkują prąd elektryczny, który zasila pompę ciepła, która zasila wszystkie rzeczy związane z działaniem, z ogrzewaniem domu. I o tym pewnie można by było opowiadać godzinami, ale pokazując, jak różne OZE działają w moim domu, jak tylko już się zorientowałem, że mam dowolną ilość energii, mam jej zdecydowanie więcej niż mogę zużyć, to następnym sensownym wyborem stał się samochód elektryczny. I ja, właściciel, użytkownik i wielki miłośnik dużych, ciężkich SUV-ów z dużymi silnikami, przesiadłem się do samochodu elektrycznego i powiem tak, nigdy już nie wrócę do spalinowca. Kto raz przejdzie się samochodem elektrycznym, zobaczy, jak on jeździ szybko, sprawnie, tanio, nie trzęsie się, nie potrzebuje skrzyni biegów, nie trzeba co 10 tysięcy kilometrów wymieniać olejów, pasków, filtrów, różnych dziwnych rzeczy. A kto raz odkryje, że stacja benzynowa staje się wyłącznie miejscem, w którym kupuje się hot dogi albo chodzi się do toalety, ten zrozumie, że przełączenie się z samochodu spalinowego na elektryczny to jest absolutnie inna jakość, ponieważ tych OZE mam jeszcze parę, więc następny był gruntowy wymiennik ciepła. To jest takie rozwiązanie, gdzie w trawniku, który Państwo widzicie za moimi plecami, jest wkopanych 90 metrów bieżących rury, takiej zwykłej rury kanalizacyjnej, przez które powietrze jest przepychane wiatraczkiem o mocy 200 W. To powietrze, dzisiaj mamy 27 stopni Celsjusza, więc to powietrze schodzi jakieś 2 metry poniżej powierzchni trawnika. Tam jest schładzane do 14-15 stopni i jest wprowadzane do domu. W domu oznacza to, że jest regularnie 21-22 stopnie, czyli jest ta różnica 6-7 stopni, czasem więcej przy bardziej upalnych dniach, co powoduje, że mam za 200-watowy silniczek i trochę rury kanalizacyjnej, mam tak naprawdę klimatyzację w domu, bezgłośną, korzystającą z odnawialnej energii, jaką jest niska temperatura ziemi, bo tam jest zawsze te 8 stopni. I na koniec, no tu nie ma żadnego elementu, który mógłby się zepsuć, który należałoby serwisować. Tu nie ma żadnych skomplikowanych czujników, żadnej automatyki. Kupiłem taką mocno skomplikowaną oczyszczalnię ścieków wraz ze złożem biologicznym. To nie jest taka oczyszczalnia, którą Państwo widzicie w supermarketach budowlanych, który się składa ze zbiornika gnilnego i tam trochę jakiś rurek. U mnie to jest absolutnie, jest procesor, są zegary sterujące, są 3 pompy, kompresor napowietrzający, żywe bakterie w środku. No i ponieważ ludzie się zawsze pytają, no dobrze, dobrze, ale tak na końcu to Pan dostaje co? No i ponieważ ja mieszkam wraz z moją rodziną, więc dbam o to, żebyśmy żyli w normalnym środowisku, to z tej oczyszczalni wychodzi woda o tak zwanym drugiej klasie czystości. Jeśli Państwo kiedykolwiek pływaliście na przykład na Mazurach w jeziorach, czy na Zalewie Zegrzeńskim, czy koło Żywca jest zalew, to
Woda, którą ja odprowadzam z oczyszczalni, jest czystsza niż w tych zbiornikach. No to chyba najlepiej pokazuje, jak tych OZE może być wiele. Myślę o następnych, dlatego że już mając tak dużą nadwyżkę energii, korzystam z akumulatora, takiego dużego ogniwa litowo-jonowego. No chodzą mi po głowie następne rzeczy, ale też myślimy też o takiej prostej ekstrapolacji, tak? Gdzie dzisiaj moja małżonka przymierza się do zmiany samochodu i mam nadzieję, ona być może będzie oglądała ten materiał, mam nadzieję, że jak obejrzy ten materiał, to ją ostatecznie przekona, że jej samochód też powinien być elektryczny, bo wtedy będzie mogła tankować za darmo i wizyty u mechanika staną się zbędne.